Wiadomo, na pewno ten mecz w Pucharze trochę nas zabolał, bo to jednak jest mecz, który jest jeden mecz w Pucharze. Jeśli go przegrywasz, to odpadasz. Wiadomo, że w Ekstraklasie przegrasz, masz jeszcze szansę odrobić punkty. Przegraliśmy w Pucharze, czego nie chcieliśmy. Bardzo chcieliśmy powalczyć w tym Pucharze, to się nie udało i teraz mieliśmy za zadanie wyjść na mecz ligowy i zgarnąć 3 punkty. Wiadomo, że tak wygląda teraz piłka, że jest VAR i tak dalej, więc decyzje się zmieniają. To nie wygląda też tak, że decyzja jest jasna, tylko trzeba na nią trochę poczekać. No i wiadomo, że też ta koncentracja musiała być na najwyższym poziomie. No na pewno nie jest to częsty widok, ale też wczoraj na treningu akurat mieliśmy stały fragment też z głowy, gdzieś mi się udało, więc jakaś mała powtarzalność jest. Też z trenerem Pawłem Kozubem rozmawialiśmy o tym, że jak strzelę bramkę, to trener klęka na kolana i też tak się stało. Wiadomo, też trzeci mecz w pierwszym składzie, mamy w ostatnich 3 meczach w pierwszym składzie 2 bramki, asysta, to na pewno też cieszy, buduje, ale najważniejsze jest to, żebyśmy wygrywali na boisku jako drużyna i tak też się stało. Robo dzisiaj strzelił 2 bramki, więc te liczby zawodnicy ofensywni mają i o to tutaj chodzi.